Konkurs organizowany jest od 20 lat przez Trzcianecki Dom Kultury. Nosi tytuł Portret. Jest to taka ciekawa propozycja, która z fotografią jest związana od chyba początku fotografii. Natomiast, bo portret jest zawsze takim obrazem nas, człowieka, żyjących wcześniej, później. I dopiero o nim się dowiadujemy wtedy, kiedy już nas nie ma, a portrety zostają. I to jest właśnie wtedy charakterystyka danej osoby czy osobowości. Tak, dzisiaj rozmawiałem z kuratorem na temat tego konkursu i on właśnie zbiera od 20 lat wszystkie zdjęcia nagrodzone w tym konkursie, same portrety. Więc namawiam go na to, żeby zrobić taki przekrój, jakby jak się ten portret kształtował tu w Polsce, ponieważ to jest ogólnopolski konkurs i jest okazja na to, żeby zobaczyć, jak to wyglądaliśmy 20 lat temu, a dzisiaj, ponieważ te portrety na ogół pokazują nas chodzących w jednym czy drugim miejscu, puzujących, pokazujących swoje różne oblicza i te oblicza, które się liczą i po prostu mogę powiedzieć, że fotografia cyfrowa wyzwoliła jakby w takim pojęciu fotografowania postaci taką dużą swobodę, dużą taką jakby tolerancję w tym fotografowaniu. I tu zobaczymy takie portrety, które pokazują osobę w różnym po prostu ujęciu, po pierwsze, po drugie w innym oświetleniu, ale również z różną aranżacją tła, ale również z jakimiś ciekawymi pomysłami samej twarzy, czy fragmentu twarzy. No tutaj akurat tak się składa, że pierwsza nagroda w tym 20. konkursie nie pokazuje portretu, o dziwo. Jest to portret, który jest tak zwanym portretem uniwersalnym. Więc jeżeli dzwoni do nas ktoś gdzieś tam i mamy smartfona, to wyświetla nam się portret jego, jeżeli jest zadane. A jak nie, to taka zjawa. I właśnie ten portret jest tutaj teraz zjawiskowy. Także ten 20. konkurs zaczyna się właśnie zjawiskowym portretem. Myślę, że to jest dobry pomysł. Idźmy dalej, zobaczymy, jak to dalej będzie funkcjonować. Niemniej jednak przekrój, jeżeli chodzi o portret fotograficzny, dzisiaj no, to jest dosyć rozległy temat. Czy w dobie selfie portret fotograficzny jest jeszcze potrzebny? Wystarczy otworzyć internet i od razu wiadomo, czy jest potrzebny, czy nie, bo internet jest chyba najszerszym i demokratycznym forum wymiany informacji wizualnej. Jaki był klucz doboru akurat takich, a nie innych portretów na tą wystawę? Klucz jest prosty. Zdjęcia, zaczyna się od strony technicznej. Zdjęcia muszą być nienaganne technicznie, a dalej muszą być różnorodne, muszą być... Artysta musi mieć swój styl, to jest ważne, swoją osobowość i ma pokazywać i ma opowiadać o świecie w sposób odkrywczy. To tyle. Portrety się pewnie zmieniają, tak jak technika fotograficzna się zmienia, to pewnie i same portrety się zmieniają. Tak, przez 20 lat mogę to stwierdzić, ponieważ przez 20 lat w polskiej fotografii zmieniło się bardzo dużo. Od fotografii eksperymentalnej, powrót następuje do fotografii klasycznej, do fotografii dokumentalnej, do dobrego reportażu. To jest taka fala. Co pewien czas jest wariacki eksperyment, później to się ucisza, uspokaja. Ci eksperymentatorzy, awangardziści stają się klasykami, łagodnieją i przychodzi znowu czas na klasyczną fotografię, czystą, dobrą. Jest obecnie wielki powrót do analogu. Co się okazało, że ta cyfra, która jest produkowana w miliardach zdjęć, a może i więcej, coś ma w sobie nie do końca przez ludzi. To jest zapis elektroniczny, to są 0-1. A tu nagle fotografia analogowa to materialność. To jest film, to jest wywoływacz, to jest papier,
ciągle ma do czynienia z czymś materialnym. Ludzie wracają do tego bardzo często i u nas powoli widać również ten powrót. Pierwsza nagroda budzi cały czas takie wątpliwości, ale myślę, że to nie jest tyle, o ile to nie jest portret, to jest znak. To jak plakat. Ten znak mówi o tym, że jesteśmy anonimowi w sieci, że w sieci właściwie wszystko nam można, występujemy pod nikiem, mówimy, co nam ślina na język przyniesie. Wszystkie złe skłonności z ludzi nagle w internecie wychodzą. Ale jesteśmy cały czas anonimowi. Za swoje słowa nie ponosimy odpowiedzialności. Myślę, że to jest taki znak, który nam mówi o czasie, w którym żyjemy. I daje nam pytanie, co dalej.